To ważna okazja do wspólnego świętowania. 11 listopada na Miłomłyńskim Rynku zebrało się wielu mieszkańców, którzy chcieli upamiętnić ten wyjątkowy dzień. Należy to wszystko kultywować, pokazywać i młodzież należy w duchu patriotycznym wychowywać, bo potem będzie lepsza, my będziemy lepsi. Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele świętego Bartłomieja w Miłomłynie. Po niej przyszedł czas na podniesienie flagi oraz wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego. Nie mieliśmy takiego miejsca przez wiele lat, jakieś 13 lat temu. Tutaj powstało to miejsce, gdzie możemy składać wieńce, także za chwilę pójdziemy pod pomnik Inki, gdzie ona tutaj u nas pracowała. Najmłodsi mieszkańcy Miłomłyna zaprezentowali program artystyczny, w którym nie brakowało wierszy, piosenek i ciekawostek historycznych. Dla dzieci geneza święta niepodległości nie jest obca. Dzieci bardzo chętnie, zwłaszcza te młodsze, biorą udział w tego typu uroczystościach. One bardzo ambitnie i zadaniowo podchodzą do tego typu uroczystości. Uwielbiają również słuchać historii i tego, co działo się w dawnych czasach. Młodzież się angażuje i ten patriotyzm czuć. W organizację wydarzenia zaangażowało się wiele środowisk, między innymi służby mundurowe, przedstawiciele szkół oraz mieszkańcy. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv